Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzisiaj czytanie z kart na najbliższy czas. Bardzo proszę, zastanów się, jakie masz pytania do energii wyższych, energii anielskich, a za moment zobaczysz karty, wybierzesz jedną z nich i usłyszysz odpowiedź Wszechświata. Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj czytanie z kart to nie są karty Tarota, to nie są karty Madame Lenormand, to są karty z przesłaniami. Bardzo piękna, bardzo wyjątkowa talia kart, którą myślę, że każdy z nas powinien mieć w swojej kolekcji, ponieważ zarówno te obrazy są piękne, bardzo magiczne, bardzo głębokie, jak i oczywiście przesłania, które są na drugiej stronie. Ja tutaj zakryłam podtytuły, ponieważ na każdej karcie jest podtytuł i będziemy dzisiaj wybierać troszeczkę bardziej obrazowo, troszeczkę bardziej intuicyjnie niż zwykle znasz to z innych filmów, gdzie oczywiście wszystkie te filmy są nadal aktualne i możesz z tych przesłań korzystać zawsze, gdy tego potrzebujesz. Dlatego teraz zastanów się bardzo głęboko, czy chcesz uzyskać przesłanie na ten konkretny czas, może na jakiś kolejny miesiąc, dwa miesiące, pół roku, a może chcesz po prostu uzyskać odpowiedź na Twoje aktualne pytanie? Zadaj teraz w myślach to pytanie, oczywiście może również na głos. Odetchnij bardzo, bardzo głęboko. Popatrz na te karty. Karta numer 1, 2 i karta numer 3. I wybierz jedną albo dwie z nich. Ja teraz odkryję podtytuły i opowiem Ci, jakie są to przesłania, a Ty w komentarzu napisz numerek, który wybrałaś, który wybrałaś. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, to już widzisz podtytuł, oznacza to, żeby kogoś albo coś puścić. Jest to taki czas, żeby coś odeszło z Twojego życia. To może być jakaś osoba, osoby, może nawet cała grupa osób, przyjaciół, znajomych, którzy już nie pasują do Ciebie, ponieważ coś się zmieniło w energii. W tym momencie na Ziemi dochodzi do niesamowitej, ogromnej transformacji i takiego rozejścia się dróg wielu, wielu ludzi. Niektórzy ludzie nie są na tą transformację przygotowani, nie odrobili tych swoich zadań domowych i oni po prostu nadają na zupełnie innych wibracjach. Jeżeli jednak przebywasz z takimi ludźmi, słuchasz takich ludzi, tacy ludzie Ci doradzają, tacy ludzie są w Twoim otoczeniu, to będą Cię ściągać w dół i będą jak gdyby blokować Twoją własną przemianę i realizację siebie i Twojej misji tutaj na Ziemi. Jeżeli więc to właśnie na tą kartę padł Twój wybór, zastanów się, co powinno odejść z Twojego życia. Może nadszedł czas, aby zmienić miejsce zamieszkania. Może uwolnić się od starych jakichś programów, jakichś wzorców w Twojej podświadomości. Pozwolić czemuś odejść. Zadaj sobie to pytanie. Czemu należy pozwolić odejść? Czy jakiemuś człowiekowi, czy jakimś wzorom, programom, może blokadom, może jakimś starym rzeczom z przeszłości? To jest to ten odpowiedni czas. Zwróć uwagę, że ten ptak to jest kos, czarny druid. Pamiętasz? Pamiętasz przesłanie czarnego druida, o którym mówiliśmy na jednej z naszych ceremonii, że gdy śpiewa czarny druid, to może wtedy odejść wszystko to, co negatywne z Twojego życia. Możesz to wysłać do podziemi, o, tak można to nazwać. I zwróć uwagę, że on ma koronę na głowie. Koronę na głowie.
Pamiętasz tą ceremonię, gdzie mówiłam: noś głowę wysoko, aby ci korona z głowy nie spadła? Może to właśnie nadszedł czas, aby sobie to przypomnieć. Pamiętaj, że na mojej stronie bukardimaria.com masz wszystkie ceremonie i możesz sobie zamówić dostęp czy na tydzień, czy na miesiąc, czy na rok, ale możesz oczywiście sobie zamówić również na 2 tygodnie, na 3 tygodnie. Wtedy po prostu do koszyka dodajesz 2 razy dostęp na tydzień albo 3 razy dostęp na miesiąc. I wtedy to się sumuje, czyli wtedy masz 3 miesiące albo 2 tygodnie. Czyli tyle sztuk, ile włożysz do koszyka, tyle czasu to się sumuje. Idziemy dalej. Co mogę ci poradzić w tej sytuacji, jeżeli właśnie ta karta to był twój wybór? Coś przyciągnęło cię do właśnie do tego konkretnego przesłania. To rytuał świecy intencyjnej u mnie, zakończenia czegoś, uwolnienia się od czegoś, uwolnienia się od jakiejś osoby, uwolnienia się od jakiejś sprawy, będzie idealne, bo czasami nie mamy tej odwagi, aby powiedzieć komuś: znikaj z mojego życia, ponieważ mnie blokujesz, hamujesz, już do siebie nie pasujemy, i wtedy można wpłynąć na to energetycznie i wtedy z siły wyższej jak gdyby spływa taka blokada między wami i każdy sobie idzie w swoim własnym kierunku. Również wszystkie rytuały oczyszczania twojego domu, oczyszczania siebie, usuwania różnych wzorów. Tutaj będzie idealny takie głębokie oczyszczanie wszystkich poziomów, czyli na przykład ten rytuał dwudniowy. Gdy sobie wejdziesz na moją stronę mariebukardi.pl, to w zakładce rytuały na różne sytuacje życiowe, tam masz rytuały oczyszczające i tam je wszystkie znajdziesz. Natomiast rytuały świec intencyjnych znajdziesz w zakładce rytuały świec intencyjnych. Idziemy dalej. Jeżeli to twój wybór padł na tą kartę, no to możesz powiedzieć, że jest to taki najlepszy wybór dzisiaj. Czyli jest to taka najbardziej świetlista karta. Pojawia się na niej symbol tego białego jelenia. Pamiętasz, na jednej z naszych ceremonii mówiliśmy o symbolice białego jelenia. Też bardzo dużo symboliki jest zawarte w mojej powieści, w trylogii Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy i Tajemnica Wiedźmy z Folsin. Pamiętaj, że na mojej stronie bukardimaria.com masz takie 2 możliwości, to jest na stronie startowej jest filmik, który o tym mówi, czyli możesz zgłębiać różne przesłania, wiedzę wyższą, tajemnice, o których nie mówi się oficjalnie albo mówi się bardzo skomplikowanymi słowami, możesz je zgłębiać z moją pomocą, przy pomocy prostego języka w formie ceremonii, ale możesz również iść tą drogą bardziej bajkową, symboliczną i wtedy to właśnie symbolika trylogii będzie dla ciebie idealna. Widzimy tutaj duże drzewo i jest to przepiękne przesłanie. Oczywiście jest to również przesłanie na to, aby sadzić drzewa i tutaj możesz działać wraz ze mną, z naszym stowarzyszeniem onosemina.org, ale możesz również samodzielnie sadzić drzewa na swoich własnych terenach. Jednak to przesłanie ma dla ciebie następujące znaczenie. Należy wysłać twoje marzenia, twoje życzenia jeszcze raz do wszechświata, aby wzmocnić ich energię i przyspieszyć ich realizację. Czyli jeżeli twój wybór padł właśnie na tą kartę, to znajdź w twoim otoczeniu drzewo, które cię najbardziej przyciąga. To może być duże drzewo, to może być małe drzewo, to może być drzewo w środku lasu, a może gdzieś obok twojego domu. Stań pod tym drzewem i poczuj się tak jak ono, tak jakbyś połączyła się albo połączył z tą energią drzewa, czyli korzenie głęboko w ziemi, korona wysoko do nieba. I w takim połączeniu, w takiej lekkiej medytacji wysyłasz twoje życzenia do wszechświata, czyli wymawiasz te życzenia tak, jakby one już stały się rzeczywistością, czyli jestem bogata, żyję w luksusie, albo jestem bogaty, żyję w luksusie. Jestem zdrowa, jestem zdrowy. Jestem
spełniona czy spełniony w związku z idealnym partnerem czy partnerką. I tutaj wszystkie praktycznie życzenia możesz wysłać do wszechświata w takiej właśnie formie, jakby one już stały się rzeczywistością, łącząc się z tą energią drzewa. Dlaczego? Ponieważ drzewa, zastanawiałeś się kiedyś albo zastanawiałaś się kiedyś na tym, dlaczego tak masowo wycina się stare drzewa? To jest pamięć Ziemi i to jest połączenie energetyczne Ziemi z Wszechświatem. I te siły, które wycinają drzewa, one służą istotą zniszczenia, istotą mroku. I dlatego próbuje się usunąć z Ziemi wszystkie stare drzewa tylko dlatego, żeby wymazać tą pamięć i również zakłócić to połączenie z energią Wszechświata. Dlatego pamiętaj, że drzewa są dla nas czymś bardzo, bardzo ważnym. One są takim łącznikiem pomiędzy energią ziemską a energią kosmiczną. Wykorzystaj więc siłę drzew, aby wysłać Twoje życzenia do Wszechświata. Oczywiście, jeżeli chcesz jeszcze przyspieszyć ten proces materializacji, to zapraszam Cię ponownie na ceremonię. Było dużo ceremonii, gdzie mówiłam o tym, jak materializować życzenia, marzenia, jak to konkretnie wysłać do Wszechświata. No i oczywiście z moją pomocą również to jest możliwe przy pomocy rytuałów, na przykład rytuałów świec intencyjnych, gdzie zamawiasz konkretny rytuał na konkretną sytuację i wykorzystujesz moją siłę, moją moc, moją energię i moją wiedzę do tego, aby przyspieszyć realizację Twoich marzeń i pragnień. Idziemy dalej. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 3, to już widzisz, że jest podtytuł Obserwator. Co to oznacza dla Ciebie? Oznacza, żeby stać się kimś takim, jak ten ptak, który siedzi wysoko na kamieniu i obserwuje. Co to oznacza? Oznacza to popatrzeć na Twoje życie z wyższej perspektywy, jak gdyby wyrwać się z tej codzienności i obserwować. Obserwować, jakie podejmowałaś czy podejmowałeś decyzje w przeszłości i jakie miało to skutki, czyli przyczyna, ta reguła przyczyny i skutku, bardzo ważna tutaj na Ziemi. Wszystko ma swoje konsekwencje. Wszystko, co dzisiaj robisz, ma konsekwencje dla Twojego jutra. Zastanów się więc, czy to, co myślisz dzisiaj, to, co mówisz dzisiaj, to, co robisz dzisiaj, jakie będzie miało konsekwencje dla Twojego jutra. Jakie to będą konsekwencje w materii, ale również w energii. Czyli obserwuj wszystko z perspektywy. Obserwuj to, co robisz z perspektywy, i zwróć uwagę, że mamy tutaj królika, a teraz jesteśmy w roku królika, czyli obserwuj wszystko, co dzieje się wokół Ciebie, obserwuj też innych ludzi, obserwuj innych ludzi, jak oni się zachowują, jak oni działają, obserwuj to, co oni robią dzisiaj i jakie to będzie miało konsekwencje dla nich, dla tego dnia jutrzejszego. No i przede wszystkim obserwując, nie angażujesz się emocjonalnie. Co to oznacza? Nie oceniasz innych, nie rozwiązujesz ich problemów. Ty wiesz, że zawsze jest łatwiej rozwiązać obcy problem niż swój własny. Jest łatwiej komuś doradzać niż samemu znaleźć rozwiązanie. I to jest chyba taka największa choroba w cudzysłowie społeczeństwa, ponieważ to, co dzieje się w życiu innych ludzi, nie powinno nas właściwie interesować, to nie jest nasza sprawa. Chyba że ci ludzie proszą nas o pomoc, o radę, o wsparcie. To już jest inna bajka. Ale zazwyczaj większość ludzi interesuje się życiem sąsiada, jakiejś tam koleżanki, kolegi, zamiast skupić się na swoim własnym podwórku. Dlatego jeżeli Twój wybór padł właśnie na tą kartę, to skoncentruj się na tym, co dotyczy Ciebie. Obserwuj siebie, obserwuj innych, nie angażuj się emocjonalnie, nie wymierzaj sprawiedliwości samodzielnie, bo możesz wymierzyć za dużo. Jeżeli chcesz komuś wymierzyć boską sprawiedliwość, to również możesz prosić mnie o pomoc, ponieważ ja mogę popatrzeć na to z wyższej perspektywy
i połączyć się z energią wyższą, tak aby wymierzyć tą sprawiedliwość tak, jak ona powinna zostać wymierzona, żeby nie wysłać czegoś za dużo, bo przecież nie chcesz sobie narobić karmy. Dlatego obserwuj to, jakie decyzje podjęłaś czy podjąłeś w przeszłości, gdzie stoisz dzisiaj, to jest wynik tych decyzji. Zastanów się, jakie dzisiaj podjąć decyzje, żeby poprowadziły cię do tego, co dla ciebie ważne, co chcesz tutaj przeciągnąć. Zapoznaj się bardzo szczegółowo w swoim wnętrzu przede wszystkim z prawem przyczyny i skutku, czyli że każdy skutek ma swoją przyczynę. Każdy skutek ma swoją przyczynę. To, co dzieje się teraz w twoim życiu, ma swoją przyczynę. I ta przyczyna nie jest dzisiaj, tylko w przeszłości. To, że dzisiaj masz jakieś objawy psychosomatyczne, to jest skutek czegoś z przeszłości. To, że dzisiaj stoisz w takim czy innym miejscu, to jest skutek z przeszłości. To należy przeanalizować, być tym obserwatorem, a następnie zastanowić się, co dzisiaj powinnam zrobić, co dzisiaj powinienem zrobić, aby przyniosło dla mnie ten i ten konkretny skutek, a nie jakiś inny czy odwrotny. Z głębi mojego serca dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Napisz w komentarzu teraz po mojej interpretacji, czy rozumiesz wszystkie przesłania, czy masz jakieś pytanie, czy rozumiesz, jak teraz iść dalej, gdy wybrałaś czy wybrałeś jedną konkretną kartę albo dwie konkretne karty. I pamiętaj o tym, że w każdym etapie, czy jeden, dwa, czy trzy, możesz liczyć na moją pomoc. Najpierw sobie wejdź na moją stronę bukardimaria.com. Tam są wszystkie ceremonie, to jest podstawowa rzecz. Nie potrzebujesz tutaj się niczego pytać. Zamawiasz sobie dostęp na przykład na te 6 dni i potem sobie oglądasz całą bibliotekę ceremonii, wypisujesz sobie wszystkie najważniejsze rzeczy i stosujesz to w twoim codziennym życiu. Albo wchodzisz na stronę mariabukardi.pl i tam masz konkretnie konsultacje ze mną, rytuały u mnie. Wszystko jest bardzo, bardzo dokładnie opisane i wtedy dokładnie wiesz, co robić i jak działać, żeby osiągnąć to, co dla ciebie ważne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia. Aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu. Ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać.